Dzień dobry, witajcie na kanale Koryt po przerwie. I słuchajcie, zaczynamy z grubej rury, czyli będzie mowa o jednym z najbardziej hot tematów w świecie pielęgnacji, czyli o kolagenie. Kolagen co jakiś czas tak wraca jak bumerang i teraz znów wszedł na salony pielęgnacyjne. Wokół niego narosło sporo mitów i w suplach, i w kosmetykach, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o takich podstawach kolagenowych, bo to, że jest ważny dla takiego młodzieńczego wyglądu skóry, to pewnie wiecie, ale powiem, jak o niego zadbać, jak przede wszystkim nie niszczyć tego kolagenu, który mamy w skórze, jakich składników pielęgnacji używać, żeby stymulować skórę do jego produkcji. Zanim zaczniemy, dodam jeszcze, że film ten powstał we współpracy z marką Vichy, z którą przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Konkurs, w którym do wygrania jest 5 zestawów kosmetyków składających się z rutyny Vichy Lift Active Collagen Specialist. Żeby wygrać, napisz w komentarzu, dlaczego chciałbyś przetestować te kosmetyki i wygra 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi. Jeszcze na zachętę powiem, że w tej serii Vichy zastosowało bardzo ciekawy miks składników pod kątem stymulacji skóry z oznakami starzenia. Produkty wpływają na 5 kluczowych rodzajów kolagenu. Znalazł się tu oczywiście retinol, antyoksydanty i peptydy kolagenowe. A to nie jest to samo co kolagen, ale o tym będzie w trakcie filmu. Zatem razem z Vichy czekamy na Wasze odpowiedzi. Zarówno regulamin, jak i link do produktów z filmu znajdziecie w opisie. A teraz zaczynamy. Co to jest kolagen? Co się kryje pod tym magicznym hasłem? Kolagen to główne białko budulcowe naszego organizmu. Mówi się, że jest go między 25 a 30% i znajduje się on nie tylko w skórze, ale też w kościach, ścięgnach, w naczyniach krwionośnych i jeszcze kilku miejscach, więc spokojnie można powiedzieć, że jest taki kluczowy do budowy naszego ciała. A gdy weźmiemy już sobie tylko skórę właściwą w postaci suchej masy, czyli odejmiemy wodę, to kolagenu jest tam aż 70%, więc warto. Warto się nim zaopiekować. Jaka jest rola kolagenu w skórze? Jako że kolagen należy do białek strukturalnych, więc wraz z elastyną z kwasem hialuronowym dba o strukturę skóry. Dba o jej elastyczność, wytrzymałość, takie juiciness. Przyspiesza gojenie się ran, przyczynia się do lepszego poziomu nawilżenia skóry. Kolagen jest prężnie produkowany w organizmie tak do około 25 roku życia. To jest, słuchajcie, taka bardzo umowna granica wieku, od której postępują procesy starzenia. No, brzmi wcześnie. W każdym razie wtedy zaczyna się tendencja spadkowa. I co prawda kolagen dalej jest produkowany, ale w mniejszych ilościach. Z wiekiem spada też na jakości. Skutki tego widać gołym okiem. Skóra traci jędrność, gęstość, staje się wiotka, pojawiają się zmarszczki i bruzdy. Z wiekiem skóra robi się też suchsza i potrzebuje bogatszych konsystencji w pielęgnacji. Wiecie, procesu starzenia nie da się zatrzymać i te rzeczy i tak z wiekiem będą się pojawiać i nie ma o co się tutaj przesadnie spinać, no bo to jest normalna kolej rzeczy. Nawet powiem Wam, że bardzo podoba mi się to, że z mody wychodzi taki kult młodości. Myślę, że to jest bardzo pozytywna zmiana pod względem mindsetu społecznego. Natomiast moje podejście do starzenia się polega na tym, żeby przede wszystkim tego procesu nie przyspieszać takim zajeżdżającym stylem życia, czyli po pierwsze nie szkodzić, a po drugie sięgnąć po opcje, po narzędzia, które ten proces mogą spowolnić. Czyli kompletnie nie chodzi o zatrzymanie wskazówek zegara, tylko o starzenie się gracefully. Chociaż przypomniał mi się pewien mem z Azjatką, która na każdym etapie życia wygląda tak samo i dopiero na sam koniec życia zamienia się w taką staruszkę. No to zasiewa to takie ziarno wątpliwości, jak to jest z tym starzeniem. Ale jako ciekawostkę powiem Wam, że azjatycka skóra ma więcej kolagenu od naszego typu kaukaskiego, ma grubszą skórę właściwą, więc to no, też nie pozostaje bez znaczenia, dlaczego Azjaci dłużej wyglądają młodziej. Dobra, to teraz jakie czynniki negatywnie wpływają na kolagen? Po pierwsze, przewlekły stres. Nadmiar kortyzolu powoduje degradację kolagenu. Dieta uboga w składniki odżywcze, które umożliwiają powstawanie kolagenu w ciele. Takie kluczowe składniki to witamina C, żelazo, krzem, miedź i cynk. Bez nich ciężko mówić o syntezie kolagenu. Nadmiar cukru w diecie doprowadza do glikacji białek. Nawet jest takie powiedzenie jak sugar sack, gdy po latach twarz zdradza, że jednak przez całe życie było tego cukru jedzone za dużo. Kanapowy styl życia, no milion razy to w filmach mówiłam. Umiarkowana aktywność fizyczna to lepsze krążenie, a lepsze krążenie to lepszy transport składników aktywnych po całym ciele. Składników odżywczych. Między innymi tych składników odżywczych, które wymieniłam wcześniej.
Składniki aktywne, no tylko ta pielęgnacja mi w głowie. W pielęgnacji kolagenowi też możemy narobić problemu. Na przykład długotrwale utrzymujące się odwodnienie skóry prowadzi do zwiotczenia włókien kolagenu i tym samym do przyspieszenia procesu starzenia skóry. Więc jeśli chodzi o namilżanie i dbanie o kolagen, to są dwa pokrewne tematy. No i ostatni z takich głównych punktów to oczywiście promieniowanie słoneczne. Kolagen jest bardzo podatny na rozkład pod wpływem promieniowania UV czy IR. No i pytanie przewodnie filmu, czy kolagen taki jako składnik w kosmetykach, czy on ma w ogóle sens? Powiem Wam, że te x lat temu w temacie kolagenu było sporo niewiadomych, ale w ostatnich latach pojawiło się kilka badań, które potwierdzają pozytywny wpływ na skórę, uwaga, peptydów kolagenu. Kolagen jako taki ma bardzo dużą cząsteczkę, około 300 kilodaltonów. Nie ma w ogóle opcji, żeby taka cząsteczka skutecznie penetrowała skórę, natomiast może pomóc w poziomie nawilżenia zewnętrznych warstw skóry. A peptydy kolagenowe są to o wiele mniejsze związki, mają o wiele mniejszą masę cząsteczkową, dzięki czemu lepiej penetrują skórę, są bardziej biodostępne. A to, co z peptydów kolagenu stosowanych miejscowo skóra czerpie, to właśnie redukcja skutków starzenia, redukcja zmarszczek, wiotkości i suchości. Mówi się też tutaj o benefitach antyoksydacyjnych, no i znowu im mniejsza cząsteczka, tym lepszy potencjał antyoksydacyjny. Więc tak podsumowując wiedzę z filmu, dbanie o kolagen jest istotne, jeśli chcemy spowolnić procesy starzenia skóry i robimy to poprzez dobrze dopracowane podstawy pielęgnacyjne, czyli dobre nawilżanie, antyoksydanty, ochronę przeciwsłoneczną, ale też poprzez wprowadzenie do rutyny pielęgnacyjnej składników, które będą wspierać ilość i jakość kolagenu w skórze, czyli na przykład peptydy kolagenu, retinoidy czy witamina C. Peptydy kolagenowe znajdziecie w kremie na dzień Vichy Collagen Specialist, który ma obecnie ulepszoną formułę. Jest dla osób, które zauważyły u siebie zmarszczki, utratę jędrności czy szarą, zmęczoną skórę. Krem działa na 5 kluczowych typów kolagenu pod kątem starzenia się skóry i w porównaniu do poprzedniej wersji zawiera 3 razy więcej peptydów kolagenowych. I tutaj w składzie znajdziemy też niacynamid w stężeniu 4% i to, słuchajcie, jest bardzo dobre stężenie niacynamidu dla ograniczania powstawania przebarwień i poprawy kolorytu skóry, a no nie oszukujmy się, że to też ma wpływ, jeśli chodzi o taki wizualny odbiór skóry jako świeższej, takiej pełnej życia i młodszej. Konsystencja jest oczywiście bogatsza, żelowa, skóra jest natychmiast nawilżona, zmiękczona, jedwabista, a z czasem poprawia się jej elastyczność i promienny wygląd. Formuła kremu jest stworzona tak, by zwiększyć penetrację składników aktywnych w głąb skóry i jednocześnie ograniczyć przez naskórkową utratę wody ze skóry, czyli dokładnie to, czego dojrzalsza skóra potrzebuje. Także to był krem na dzień. Gdy mowa o kolagenie, to oczywiście nie może zabraknąć retinoidu i mamy go tutaj w serum do stosowania w rutynie wieczornej. W Vichy Lift Active Retinol Specialist jest 0,2% retinolu, czyli składnika stymulującego skórę do produkcji kolagenu. W badaniu klinicznym wykazano, że produkt zredukował zmarszczki u 100% badanych kobiet po 12 tygodniach stosowania. W składzie poza retinolem są biopeptydy i frakcje probiotyczne. Żeby serum wyszło z opakowania, należy delikatnie przycisnąć w tym miejscu i pamiętajcie, nigdy nie przesadzamy z ilością retinolu. Wystarczy cieniutka warstwa. Osoby, które subskrybują mój kanał, na pewno to wiedzą, ale jeśli pojawił się tutaj ktoś nowy, to zaznaczam, że retinol jest składnikiem, który wprowadzamy stopniowo do pielęgnacji, natomiast wszystko znajdziecie w opisie, w instrukcji tego produktu. W pielęgnacji dziennej przy używaniu retinolu trzeba też koniecznie pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej. I słuchajcie, ostatnio tak się zakochałam w jednym filtrze od Vichy, który jest taki leciutki, daje taki uroczy glow, na pewno znajdzie się w tegorocznym zestawieniu kremu z filtrem. No i kolejny kosmetyk dopełniający rutynę wieczorną to krem na noc Lift Active Collagen Specialist, który zawiera peptydy, witaminę CG, resveratrol, silny antyoksydant oraz wodę wulkaniczną bogatą w minerały. Konsystencja kremu jest bogatsza od kremu dziennego i to jest bardzo dobra praktyka, żeby w pielęgnacji wieczornej postawić na bogate formuły, które całą noc będą tak porządnie wspierać barierę hydrolipidową, która, jak wspomniałam, też ma ogromne znaczenie w kontekście spowalniania procesów starzenia. Ja osobiście zawsze chodzę spać wyglądając właśnie jak taki lukrowany pączek. Więc to były podstawy kolagenowe. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę. Przypominam też o konkursie z marką Vichy, o tym, że link do produktów znajduje się w opisie filmu. I muszę przyznać, że cieszę się, że bardzo się cieszę, że wracam do nagrywania i co?
i lecę szykować kolejne tematy. Buziaki!